Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Poczekamy chwilkę, żeby wszystkim udało się wejść. Tutaj Kasia mi pomaga i wszystkich wpuszcza. Super. Bardzo mi miło, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. No dobrze, mam nadzieję, że możemy zacząć. Przez chwilkę ten czat będzie włączony, ponieważ będę chciała Państwa o coś zapytać. Później czat zostanie wyłączony, natomiast jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania dotyczące produktu, to można udać się do Coffee Roomu i na wszystkie pytania na pewno otrzymają tam Państwo odpowiedzi. Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu wydawnictwa Pearson na fantastycznym spotkaniu i fantastycznej konferencji Back to School. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o egzaminie ósmoklasisty. Nazywam się Katarzyna Synder-Tamborska i jestem lektorem i metodykiem. W Łodzi prowadzę od 20 lat szkołę językową, gdzie pracuję właśnie z dziećmi od 7 do 15 roku życia. I w dzisiejszej sesji chciałabym opowiedzieć, jak pracować i jak przygotować zajęcia dla ósmoklasistów w taki sposób, aby obydwie strony biorące udział w procesie, czyli zarówno my, jak i nasi uczniowie, przede wszystkim wiedziały, dokąd zmierzamy, a przypominam, że zmierzamy właśnie do gwiazd, czyli do tych spektakularnych efektów naszej współpracy, ale zrobić to w taki sposób, aby łączyć umiejętności egzaminacyjne z praktycznym szlifowaniem umiejętności językowych. Zatem powiemy sobie wszystko to, co warto o egzaminie wiedzieć, wszystko to, co powinniśmy przekazać naszym uczniom oraz wszystko to, o co zadbać, żeby ten kurs był przyjemny i efektywny jednocześnie. Jeszcze raz witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystkim udało się już wejść. Możecie teraz Państwo zobaczyć liczby i procenty na slajdzie, który widzicie. Chciałabym Was zapytać, czy te liczby w jakikolwiek sposób kojarzą Wam się właśnie z egzaminem ósmoklasisty? A jeżeli tak, to w jaki? Czyli z czym kojarzyć się może na przykład liczba numer 2 w kontekście egzaminu? 90 minut trwa. Bardzo dobrze, super, zgadza się. Napiszcie proszę zatem liczbę. I to, co Waszym zdaniem to może oznaczać, właśnie w kontekście egzaminu. Jeżeli macie jakieś przypuszczenia, być może już wiecie, to bardzo proszę, zachęcam serdecznie. Przez tę chwilę mamy okazję, dzień dobry, mamy okazję napisać na czacie. Wiemy już od pani Dominiki, że egzamin trwa 90 minut. Zgadza się jak najbardziej. Co może oznaczać numer 2? Liczba 2. Może coś przed nią można wstawić? Co Waszym zdaniem może oznaczać liczba 5? Good morning. Dzień dobry. Podstawowy i rozszerzony? Nie do końca. To matura, nie egzamin ósmoklasisty, ale dobry strzał, tak jest. Pytamy, nie błądzimy, dokładnie. 5. Czego może być 5, drodzy Państwo, na egzaminie? Skills. Super, dokładnie. Mamy 5 obszarów, dokładnie. Mamy 5 części, jakby. Super, zgadza się. Ok, a co z Waszym zdaniem może oznaczać 2? To się trochę zmieniło w kontekście poprzednich egzaminów, ale być może coś przychodzi Wam do głowy. Może tam coś przed tą dwójeczką można wstawić? A2, super poziom, dokładnie tak. No dobrze, to żeby nie przedłużać, jak najbardziej macie Państwo rację. Dziękuję za te odpowiedzi i za Wasze tutaj zaangażowanie. A2 to dokładnie, to jest oczekiwany poziom biegłości językowej, tak? I tak jak powiedziałam przed sekundą, został on obniżony w stosunku do lat ubiegłych, no ze względu na okoliczności
pandemii i nauczanie online. Pięć, i to się też pojawiło, egzamin się składa z pięciu części i te części sobie dzisiaj omówimy. 90 minut to również ta odpowiedź się pojawiła, tyle czasu ten egzamin trwa. Tutaj warto dodać, że dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ten egzamin został wydłużony do 135 minut. Być może to też Państwa będzie dotyczyło, dlatego o tym mówię. I teraz, jeżeli chodzi o te procenty, to tak jak widzicie, mamy 40% zadań otwartych, 60% zadań zamkniętych. Dlaczego ta informacja jest istotna? Istotna jest ona o tyle, żeby odpowiednio zaplanować pracę naszych uczniów w celu doskonalenia umiejętności rozwiązywania wszystkich typów zadań egzaminacyjnych, tak? Czyli wiedząc, że 40% to zadania otwarte, warto na tych zadaniach właśnie w takiej ilości się na zajęciach skupić. Natomiast 60% zadania zamknięte, czyli więcej czasu troszeczkę poświęcić właśnie zadaniom zamkniętym. 100% to póki co zdawalność egzaminów. Oznacza to, że nasi uczniowie nie mogą tego egzaminu nie zdać. Nasi uczniowie mają obowiązek do tego egzaminu podejść, natomiast na ten moment nie mogą go nie zdać. Jedna ważna rzecz, o której jeszcze tutaj chciałam wspomnieć, a mianowicie w kontekście roku 2019 nie będzie na egzaminie ósmoklasisty przyszłorocznym, czyli w 2022 roku, rozdziału życie społeczne. Czyli w każdym repetytorium znajdą Państwo 14 rozdziałów, natomiast obowiązuje nas w tym roku tylko rozdziałów 13. Ważne jednak jest, żeby jeżeli tylko czas nam na to pozwoli i grupa, z którą pracujemy, nam na to pozwoli, nie pomijajcie, słuchajcie, tego rozdziału, ponieważ pamiętajmy, że jako edukatorzy, jako nauczyciele, jako lektorzy uczymy nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim przygotowujemy młodych ludzi do ich przyszłego życia, a na pewno w tym właśnie rozdziale życie społeczne uczniowie skorzystają na bogactwie słownictwa i zakres tematyczny jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, tak? Idźmy dalej. I teraz, jeżeli potrzebują Państwo dokładniejszych informacji, ponieważ nie pracujecie na przykład w szkole państwowej i tego nie wiecie, zachęcam do zajrzenia na strony internetowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie znajdziecie Państwo podstawę programową oraz wszelkiego rodzaju rozporządzenia, które się później pojawiały. One są w internetowym systemie aktów prawnych i można sobie do nich zajrzeć. Ja natomiast bardziej rekomenduję znalezienie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej takiego vademecum nauczyciela, które zostało zaktualizowane, jeżeli chodzi o egzamin, który nas czeka w 2022 roku. I ten dokument zawiera dokładny opis egzaminu. Zawiera również wszystkie zakresy tematyczne, zawiera wymagania szczegółowe, zawiera wszystkie struktury gramatyczne, typy i listy zadań. Możemy również znaleźć informacje, w jaki sposób ten egzamin jest oceniany oraz oczywiście przykładowe zadania. Także ten dokument warto sobie ściągnąć w formie PDF-u i jeszcze przed rozpoczęciem kursu z naszymi ósmoklasistami zobaczyć. No dobrze, ten krótki taki oficjalny wstęp mamy już za sobą, więc przejdźmy zatem do takich konkretnych konstelacji praktycznych rad, które mam ogromną nadzieję, że zainspirują Państwa i pozwolą z uśmiechem przystąpić właśnie do kursu egzaminacyjnego. Zacznijmy od tego, że większość z nas, tak mi się wydaje, ja na pewno tak mam, lubi wiedzieć, jakie są stawiane wobec mnie oczekiwania. Czyli jeżeli na przykład idę na jakiś kurs językowy, czy rozpoczynam studia podyplomowe, chciałabym wiedzieć, jakiego rodzaju zaliczenie będzie na koniec, czy będzie to egzamin ustny, czy będzie to praca do napisania, bo cóż, jeżeli takiej informacji nie mam, no to jest bardzo duży dyskomfort, szczególnie jeżeli dowiem się o tym na sam koniec. I takie postawienie sprawy powoduje, że się denerwuję, złoszczę się, pojawia się taki niepotrzebny stres, napięcie i absolutnie to nie ułatwia mi przygotowania się do takiego egzaminu. I dlatego ja już na samym początku kursu dokładnie informuję moich uczniów, jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.
rozmawiamy na temat formy, na temat zakresu materiału, na temat czasu trwania tego egzaminu. Czyli wszystko, co muszą wiedzieć moi uczniowie, dowiadują się już na samym początku. I jestem przekonana, że znając strukturę całego egzaminu, jest im zdecydowanie łatwiej skupić się na treści. No dobra. Więc na początku, czyli na jednych z pierwszych zajęć na kursie egzaminacyjnym przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty, pokazuję moim uczniom arkusz egzaminacyjny z roku poprzedniego. Przede wszystkim po to, żeby pokazać im, że nie taki diabeł straszny. Szczególnie, że poziom tego egzaminu został obniżony w stosunku do roku ubiegłego i naprawdę nie jest on aż taki trudny. Co robimy? Wspólnie piszemy ten egzamin, wspólnie go sprawdzamy, następnie rozmawiam ze swoimi uczniami o tym, które części egzaminu były dla nich trudne, które były dla nich niezrozumiałe, co sprawiło im trudność, a które z kolei wykonali z łatwością. W trakcie takiego omawiania odpowiadam moim uczniom na wszystkie pytania i staram się rozwiać wszystkie ich wątpliwości, tak? Tłumaczę też dokładnie, jak wyglądają właśnie poszczególne części egzaminu. I tutaj zachęcam do tego, żeby zwrócić szczególną uwagę na to, że polecenia na egzaminie, no niestety, są dosyć długie i zawiłe, czasami dłuższe niż samo zadanie. Uczniom się czasami wydaje, że ćwiczenie jest łatwe, zaczynają je szybko wykonywać, zapominając o przeczytaniu polecenia. Dlaczego trzeba im zwrócić na to uwagę? Otóż przede wszystkim dlatego, że w niektórych ćwiczeniach odpowiedzi wymagane są w języku polskim, a w niektórych w języku angielskim. I już na samym początku warto naszych uczniów na to uczulić. I teraz takie ćwiczenie, czyli wspólne z napisanie egzaminu, pozwala nam na ukierunkowanie tego procesu nauki w taki sposób, aby on był jak najbardziej dostosowany do potrzeb naszej grupy ósmoklasistów, bo pamiętajmy, że nasi uczniowie przyjdą do nas z różnym poziomem językowym, tak? I takie ćwiczenie pozwoli nam dokładnie tą pracę zaplanować. Fajnym tutaj pomysłem jest też to, aby ten arkusz egzaminacyjny napisany na jednych z pierwszych zajęć zachować. Po co? No po to, żeby pod koniec kursu egzaminacyjnego, jeszcze przed egzaminem, poprosić naszych uczniów o napisanie tego arkuszu raz jeszcze. I co zrobić? Pokazać im, ile się nauczyli, pokazać im, jaki zrobili progres i jak fantastycznie teraz się tego wszystkiego nauczyli i dzięki czemu uspokoić ich, że ten egzamin pójdzie im na pewno bardzo dobrze. Na każdym etapie pamiętajmy, bardzo, bardzo Was o to mocno proszę, aby chwalić naszych uczniów. To jest dla nich naprawdę ciężki rok, także chwalcie ich za nawet najmniejsze efekty, ale przede wszystkim chwalcie i nagradzajcie ich za włożony wysiłek i za wykonaną pracę, bo oni tego bardzo mocno potrzebują. W momencie tych pochwał, nawet ustnych pochwał, przede wszystkim ustnych pochwał, oni będą zdecydowanie lepiej Wam pracować na każdych kolejnych zajęciach. Pokazując, jak wiele potrafią, no wzmacniamy ich poczucie własnej wartości, które jest bardzo, bardzo istotne, tak? I teraz przy okazji takiego szczegółowego omówienia arkuszu egzaminacyjnego pokazują też moim uczniom, jak procentowo wyglądają poszczególne części i jakie zadania egzaminacyjne mogą się w nich pojawić, tak? I tutaj należy pamiętać, że naszym zadaniem jest równomiernie utrwalać te wszystkie wymagane umiejętności, tak? Czyli pokażmy naszym uczniom, jakiego rodzaju ćwiczeń mogą się spodziewać przy sprawdzeniu umiejętności słuchania, czy środków językowych, czy każdej innej części, tak? I teraz naszym nadrzędnym celem jest zadbać oczywiście o prezentację tego nowego materiału, który się pojawia w każdym rozdziale repetytorium, ale również o aktywne ćwiczenie tych prezentowanych umiejętności, czyli prezentujemy, ćwiczymy, no i potem bardzo mocno pamiętamy o tym, żeby ten materiał powtórzyć, żeby ten materiał utrwalić, ponieważ tylko to doprowadzi nas do tych gwiazd, tak? I pozwoli na to, że nasi uczniowie w odpowiednim momencie, a tym momentem będzie na początku egzamin, a potem życie, mogli tą wiedzę wydobyć.
Warto też przy tej okazji zachęcać uczniów do własnej praktyki, korzystania z ActiveBooka, ale o tym za chwilkę. Przepraszam. Chciałabym jeden slajd tutaj poświęcić powtórkom, bez których mocno wierzę, że nie można nauczyć się języka obcego. I chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób ja to robię. Więc wykres, który tutaj widzicie, stworzyłam na podstawie tego, w jaki sposób ja powtarzam ze swoimi uczniami już praktycznie od klasy pierwszej, a przede wszystkim w klasie ósmej. Więc prezentując materiał, zawsze staram się, aby na koniec zajęć też znaleźć moment, żeby go powtórzyć. I teraz jak możemy to zrobić? Otóż możemy to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, możemy w trakcie pakowania naszych uczniów rzucić różne pytania, oni mogą na nie odpowiadać. Po drugie, możemy poprosić naszych uczniów, aby się spakowali, grzecznie usiedli i zadać im pytania, które się pojawiły na lekcji. Po trzecie, jeżeli pojawiają się w trakcie lekcji na tablicy różnego rodzaju słówka, czy to w języku angielskim, czy to w języku polskim, możemy również naszych uczniów o nie zapytać. Możemy w trakcie lekcji pisać na małych post-itach te nowe rzeczy, które się powtarzają, przyklejać je na drzwiach, przyklejać je na ścianie i też przed wyjściem uczniów jeszcze zapytać, co to znaczyło. Tak? Także to jest jakby utrwalenie i podsumowanie tego materiału na sam koniec zajęć. Następnie na kolejnych zajęciach obowiązkowo wrzucam ten materiał do rozgrzewki językowej, czyli ta rozgrzewka językowa z zajęć na zajęciach jest coraz większa, coraz obszerniejsza, ale coraz bardziej wartościowa. W ten sposób w mózgu naszych uczniów tworzą się nowe połączenia, a prezentowany materiał zostaje zakodowany w pamięci naszych uczniów. I teraz te kilkakrotnie powtarzany materiał na przestrzeni całego kursu doprowadza do tego, że z pamięci krótkotrwałej ten materiał ma dużo większe szanse, żeby trafić do pamięci długotrwałej. Ja Wam tutaj dam taki przykład, że jeżeli nasi uczniowie na jednym z pierwszych etapów uczenia się angielskiego zostają wprowadzeni w proste pytania typu how are you i how old are you, oni jeżeli tego nie trenują, to naprawdę zdarzyli mi się ósmoklasiści, którzy nie potrafili na te pytania odpowiedzieć w klasie ósmej, ponieważ oni ich nie rozróżniali. To było o tyle naturalne, że po przedstawieniu im tych pytań nikt nigdy z nimi tego nie powtarzał, tak? Także w ten sposób rzeczywiście oni nie są w stanie tego zapamiętać. I teraz co jeszcze, jeżeli chodzi o powtórki? Otóż bardzo fajną rzeczą jest to, żeby pozwolić naszym uczniom troszeczkę też ten materiał zapomnieć. Po to, żeby była taka przestrzeń, żeby oni musieli pogrzebać w tych swoich głowach i sobie ten materiał przypomnieć, tak? I to powoduje, że oni to trwale zapamiętają. Czyli paradoksalnie naszym sprzymierzeńcem przy zapamiętywaniu jest właśnie zapominanie. Czyli pozwólmy naszym uczniom zapomnieć już troszeczkę, nie wrzucić na przykład na czwartej lekcji tego samego do rozgrzewki językowej, a dopiero na przykład na szóstej i wtedy oni sobie muszą to po prostu przypomnieć, tak? I powtarzając tutaj za amerykańskim psychologiem Robertem Bjorkiem, on nazwał to zjawisko efektem pożądanej trudności, tak? Czyli im więcej wysiłku włożymy przypomnienie sobie materiału, tym lepiej go potem zapamiętamy, tak? I to tworzy takie stałe ślady pamięciowe w mózgu naszych uczniów i pozwala przede wszystkim odpamiętać te informacje w momencie, kiedy przyjdzie na przykład egzamin. I na początku będzie to egzamin, natomiast później będą to sytuacje życiowe, tak? A powtarzając tutaj sobie zerkam, bo robiłam notatki słuchając sesji wczoraj pani Ani Kolbuszewskiej i powtarzając za nią, pamiętajmy, że przygotowujemy naszych uczniów na życie poza klasą przede wszystkim, a nie tylko do egzaminu. Okej. Kolejne elementy prowadzące do gwiazd, czyli prowadzące do tych spektakularnych efektów, do których chcemy doprowadzić naszych uczniów na egzaminie, to przede wszystkim bezpieczna przestrzeń.
I ta przestrzeń to jest taka przestrzeń, która pozwala nam na szczerą, otwartą komunikację i budowanie wartościowych relacji. Zadbajmy o to, żeby w tej przestrzeni pozwolić nie tylko na taki rozwój umiejętności językowych, ale żeby to było takie miejsce, gdzie każdy z nas wchodzi i wychodzi z uśmiechem. Wy wchodzicie z uśmiechem, wiecie, że zrobiliście to, co mieliście zrobić, wiecie, że wasi uczniowie się nauczyli i oni też wychodzą zadowoleni i uśmiechnięci, bo wiedzą, że się czegoś nauczyli. To jest bardzo, bardzo istotne, tak? Jeżeli chodzi o aranżację tej przestrzeni, to mam tutaj na myśli ustawienie ławek i stolików. Bardzo mocno rekomenduję ustawienie ławek w taki sposób, aby przede wszystkim nasi uczniowie nie siedzieli do siebie tyłem, aby nie mówili do swoich pleców, abyśmy wszyscy razem się widzieli, ale też tak, abyśmy bardzo szybko mogli przestawić te ławki czy stoliki w taki sposób, aby pozwolić na pracę w parach i na pracę w grupach. I to też bardzo fajnie usprawnia dynamikę naszych zajęć. No, nadrzędnym celem oczywiście nas, edukatorów, jest cel zajęć, a mianowicie wchodzimy na zajęcia z dokładną wiedzą w głowie, czego chcemy nauczyć, w jaki sposób chcemy zaangażować naszych uczniów, w jaki sposób chcemy przedstawić materiał, w jaki sposób chcemy go sprawdzić i jak na przykład spersonalizować. Także ten cel zajęć oczywiście najistotniejszy. Kolejna rzecz, która ułatwi wprowadzenie takiego celu lekcji i przeprowadzenie tego, to struktura zajęć. Ja bardzo często na webinariach o tym mówię. Ja mam taki schemat i tutaj znowu wracając do tego, co powiedziałam na początku. Nie lubimy być zaskakiwani, tak? Lubimy dokładnie wiedzieć, co nas czeka i co będziemy robić, jak będziemy pracować. I to usprawnia pracę zarówno waszą, państwa, jak i pracę naszych uczniów. Dlatego u mnie ta struktura zajęć jest bardzo prosta. A mianowicie przede wszystkim jest to rozgrzewka językowa, następnie jest wprowadzenie tematyczne, potem pojawiają się ćwiczenia, w trakcie których aktywizuję moich uczniów. W przypadku egzaminu ósmoklasisty zajęcia mamy troszeczkę dłuższe, więc ja też znajduję tutaj przestrzeń na taką krótką przerwę. I pod koniec sprawdzamy wiedzę naszych uczniów i podsumowujemy całe zajęcia. Dzięki tak zaplanowanej strukturze zajęć jestem przekonana, że moi uczniowie czują się w klasie dobrze. Wiem, że dadzą z siebie na pewno więcej, niż gdyby siedzieli przerażeni i zestresowani, tak? Wtedy zapewne nic kompletnie bym z nich nie wyciągnęła. Także nadrzędnym celem jest stworzenie takiej atmosfery, która sprzyja takim no, nieskrępowanym wypowiedziom uczniów. No dobrze, drodzy Państwo, więc podsumowując to, co powiedzieliśmy sobie do tej pory, wiemy już, gdzie znaleźć informacje dotyczące egzaminu, wiemy już, jak wprowadzić naszych uczniów w kurs egzaminacyjnych, powiedzieliśmy sobie o takich zasadach, które prowadzą do udanych i efektywnych zajęć językowych, jak atmosfera, jak struktura zajęć, jak cel lekcji. No i teraz chciałabym, abyśmy troszeczkę bardziej szczegółowo przyjrzeli się już konkretnym wymaganiom egzaminacyjnym i w naszym repetytorium, w repetytorium Pearson, tego rodzaju ćwiczenia egzaminacyjne są zaznaczone, jak Państwo widzą na slajdzie, takim tikiem w czerwonym kółeczku. To jest o tyle istotne, że jest bardzo dużo materiału, dużo ćwiczeń w repetytorium, natomiast no nie wszystkie zapewne uda nam się zrobić na zajęciach, natomiast na te warto zwrócić szczególną uwagę, ponieważ one właśnie na tym egzaminie mogą się pojawić. I teraz, jak mamy tutaj znajomości funkcji językowych, czyli jak umiejętnie rozmawiać i reagować adekwatnie do sytuacji, czyli to takie bardzo, bardzo życiowe ćwiczenie, które potem przenosimy na już właśnie życie poza klasą. No i jak przeprowadzić takie ćwiczenie, aby jednocześnie ćwiczyć te umiejętności egzaminacyjne, jednocześnie ćwiczyć płynność językową, a najlepiej jeszcze w tym wszystkim przemycić trochę gramatyki. Otóż jest to możliwe.
I zobaczcie, macie bardzo krótkie, proste dwa ćwiczenia w repetytorium, w rozdziale Functions. Ja robię to w taki sposób, że nie otwieramy podręczników, natomiast zapisuję na tablicy hasła. Music, free time, TV program, sport, like, dislike, prefer. I proszę moich uczniów, żeby w parach wymyślili po 3-4 pytania. Jest to o tyle ciekawe ćwiczenie, że pojawią się po pierwsze różne pytania, po drugie różne struktury gramatyczne, po trzecie pojawią już się pewnego rodzaju pewnie błędy, na które będę mogła zwrócić uwagę i zobaczyć, z czym uczniowie już na samym początku mają jakieś kłopoty. Następnie, prosząc moich uczniów o odgrywanie tych dialogów na głos, będę mogła usłyszeć nie tylko tą poprawność gramatyczną, ale będę mogła też usłyszeć, w jaki sposób wypowiadają te słowa. Czyli jeżeli przychodzi do nas nowa grupa, no to jest bardzo wartościowe, żeby już na samym początku wiedzieć, z jakim zakresem materiału te dzieciaki do nas przyszły. I teraz, jeżeli pojawią się różnego rodzaju pytania, które na przykład są albo dobre, albo wymagają lekkiej poprawy, warto je zapisać na tablicy. Pomoże to w tym, że po pierwsze uczniowie, którzy w danym momencie czytają pytania, mogą sobie już to poprawić. Pomoże też w tym, że uczniowie, którzy jeszcze nie czytali swoich pytań, mogą również już zacząć je poprawiać, bo już widzą, że coś mieli w swoich pytaniach źle i już czytają je potem dobrze, tak? To pozwala też na to, żeby pod koniec zajęć czy pod koniec ćwiczenia pozwolić uczniom zrobić na przykład zdjęcie takich pytań, żeby pamiętali już na przyszłość, jak takie pytania tworzyć, tak? No i dopiero po takim szerokim wstępie proszę moich uczniów o to, żeby otworzyli podręczniki i żebyśmy to ćwiczenie sobie zrobili. I w ten oto sposób, po pierwsze, to ćwiczenie jest dla nich dużo łatwiejsze, bo ja jednak monitoruję to w taki sposób, żeby część z tych pytań, które są w ćwiczeniu, już się też znalazły w tym pre-teaching activity. Po drugie, w ten sposób spersonalizowaliśmy to ćwiczenie, dzięki czemu zyskaliśmy zaangażowanie naszych uczniów. Pamiętajcie, że nasi uczniowie bardzo lubią mówić o sobie, a jak nie o sobie, to lubią wymyślać różne rzeczy, tak? Czyli dodatkowym atutem tego ćwiczenia jest to, że zyskujemy możliwość poznania naszych uczniów, a jeżeli mamy grupę z zewnątrz, te dzieci poznają też siebie i poznają również swoje zainteresowania, tak? Czyli zaktywizowaliśmy naszych uczniów, daliśmy im przestrzeń na dyskurs w parach i uczniowie też mogą uczyć się od siebie nawzajem, także to jest też bardzo wartościowe. Dodatkowo w tym ćwiczeniu uczniowie musieli sięgnąć do tej wiedzy schematycznej, czyli tej wiedzy, która gdzieś tam już w tej głowie jest, i wspólnie wymyślić, czy takie, czy inne pytanie będzie stworzone w sposób prawidłowy, tak? Czyli w tak zrobionym ćwiczeniu ćwiczymy te funkcje językowej najpierw w formie takiej kontrolowanej praktyki, ale również potem właśnie w takiej free practice, tak? Czyli nasi uczniowie sami wychodzą z różnego rodzaju pytaniami. No i oczywiście, tak jak już mówiłam na początku, powtórki, 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 czyli ważne jest, aby pod koniec zajęć jeszcze raz zadać naszym uczniom pytania, które się w ćwiczeniu pojawiły, dodać je do rozgrzewki językowej na kolejnych zajęciach i to wtedy pozwoli na tworzenie się tych silnych śladów pamięciowych, dzięki czemu przeniesienia tej wiedzy z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, a potem odpowiedniego momentu na odtworzenie jej. Czyli znowu takie autentyczne uczenie i uczenie języka, które możemy wykorzystać w prawdziwym życiu. No, drodzy Państwo, nie unikniemy pewnie krótkiej rozmowy na temat tego, że być może zdarzy nam się pracować online, czego absolutnie ani sobie, ani Państwu nie życzę, no ale taka sytuacja może mieć miejsce, tak? I tutaj bardzo fajnie sprawdzają się cyfrowe narzędzia, które zostały przygotowane przez wydawnictwo Pearson, ponieważ wszystko zostaje
idealnie, dosłownie przeniesione do Pearson Active Books i nasi uczniowie widzą te wszystkie ćwiczenia. To jest też bardzo mocno, bardzo też rekomenduję, żeby korzystać z tego również na zajęciach stacjonarnych, kiedy mamy możliwość użycia tablicy interaktywnej, ponieważ wtedy te wszystkie ćwiczenia uczniowie widzą, możemy je wspólnie wykonywać, możemy je wspólnie poprawiać. Tutaj przy tej okazji nauczyciel ma możliwość pokazania uczniom każdej odpowiedzi po kolei, ma też możliwość pokazania uczniom wszystkich odpowiedzi razem. I również nasi uczniowie, korzystając z tego, mają możliwość na przykład zerknięcia na przydatne zwroty, czyli to, co się w ćwiczeniach pojawiło, to zaraz Państwu pokażę. I tutaj, jeżeli byśmy tak dosłownie chcieli przenieść to ćwiczenie na online, to pamiętajmy, że jeżeli mamy breakout roomy, to oczywiście możemy naszych uczniów poprosić o przygotowanie tych pytań i zrobić to dokładnie tak samo, jakbyśmy to robili na żywo. Natomiast potem, jeżeli chcemy, żeby nasi uczniowie sobie nawzajem te pytania zadawali, to warto mówić, że Zosiu, please ask Piotrek, Piotrek, please ask Zuzia, tak żeby uczniowie wiedzieli, kiedy kto ma kogo zapytać, bo tego niestety na online musimy nad tym troszkę popracować, tak? Te ćwiczenia uczniowie mogą również wykonywać w domu samodzielnie. Każdy z naszych uczniów, pracując z repetytorium, otrzymuje dostęp na 24 miesiące, kod, który działa przez 24 miesiące. Ma możliwość 5-krotnego uzupełniania takiego ćwiczenia i tutaj też zaraz Państwu to pokażę, w jaki sposób to pracuje, tak? To, co powiedziałam wcześniej, czyli w trakcie wykonywania takiego ćwiczenia, pracując na zajęciach online lub kiedy uczeń pracuje sam w domu, nie musi otwierać książki, absolutnie nie, korzysta ze wszystkiego w ramach interaktywnego podręcznika, czyli klika sobie tylko ikonkę przydatne zwroty i wszystkie przydatne zwroty, które poznaliśmy w danej sekcji, uczeń może sobie zobaczyć, przypomnieć i wtedy dopiero przystąpić do wykonywania takiego ćwiczenia. Tutaj jeszcze taka bardzo wartościowa, fajna funkcja, a mianowicie już na początku kursu można stworzyć sobie grupy swoich kursantów i dedykować konkretne ćwiczenia konkretnym uczniom. Czyli jeżeli na naszych zajęciach zobaczymy, że jest grupa uczniów, czy jest to jeden uczeń, który z pewnym zakresem materiału nie do końca sobie poradził, warto powiedzieć, słuchaj, ja Ci wyślę ćwiczenie, które możesz sobie dodatkowo zrobić w domu. Zachęcić w ten sposób do takiej pracy własnej i do tego, żeby uczeń mógł jeszcze raz, jeżeli na zajęciach tego nie ogarnął, zobaczyć sobie to w domu. Dla ucznia jest to wartościowe ze względu na fakt, że tylko odpala komputer i sobie klika. Dla Państwa natomiast jest to wartościowe o tyle, że Wy tego nie musicie sprawdzać. Wy już to widzicie, ile razy ten uczeń to ćwiczenie wykonał, ile czasu mu to zajęło i jak mu to poszło. Uczeń z kolei ma możliwość 5-krotnego spróbowania, czy dobrze udzielenia tej odpowiedzi, tak? Także to jest fantastyczny materiał do pracy właśnie i na zajęciach online, i z tablicą interaktywną, tak? Tutaj to, co widzicie w kółeczku, pokazuje nam właśnie, w jaki sposób uczeń może sobie sprawdzać te odpowiedzi i też sprawdzać, jaki jest wynik, czyli na ile procent udało mu się to ćwiczenie wykonać, tak? Dobra. Okej, to wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Tutaj, jak Państwo widzą, pokazałam, w jaki sposób uczniowi pokazują się te odpowiedzi. Czyli jeżeli wykona to ćwiczenie i naciśnie sobie to check, to, co się pojawia na zielono, to są dobrze zrobione przez ucznia zadania. Natomiast to, co jest źle, pojawia się na czerwono. I tak jak powiedziałam, to nie na zasadzie takiej negatywnej motywacji, tylko aż 5 razy uczeń może to poprawiać. W międzyczasie zaglądając do przydatnych zwrotów i wpisując poprawne odpowiedzi, tak? I teraz kolejnym bardzo wartościowym elementem jest tak zwany przybornik, z którego z kolei korzystamy my, nauczyciele. I z tego przybornika możemy korzystać zarówno na zajęciach online, jak i na zajęciach stacjonarnych z użyciem tablicy interaktywnej. Jeżeli chodzi o zajęcia online, bardzo fajne funkcje przybornika to zbliżenie,
to zasłonięcie części obrazka, to podkreślenie niektórych rzeczy, czy dodanie jakiegoś koloru, to pozwala nam na upilnowanie, żeby te zajęcia miały odpowiednią dynamikę na zajęciach online i żeby nasi uczniowie się nie gubili, tak? Bo pamiętajmy, że oni do książek nie muszą zaglądać, oni wszystko mają tutaj, natomiast żeby jeszcze mocniej przyciągnąć ich uwagę, mamy te wszystkie narzędzia, z których możemy korzystać. I chciałabym Wam pokazać te moje ulubione, a mianowicie nie wiem, czy to dobrze widać, a nie, to tak chyba będzie lepiej. W każdym razie pierwszy z moich ulubionych to jest właśnie funkcja timera, tak? Czyli zarówno na zajęciach online, jak i na zajęciach stacjonarnych przeznaczam jakiś czas na wykonanie ćwiczenia, na pracę w parach czy na pracę w grupach i zaznaczam czas, który uczniowie mają na wykonanie tego ćwiczenia właśnie na tym timerze. I dzięki temu moi uczniowie nie patrzą na zegarki, nie zaglądają do telefonów, nie tłumaczą mi, że ruszają telefon dlatego, że chcą sprawdzić czas, tylko oni to po prostu widzą na tej tablicy interaktywnej lub na tablicy swoich własnych komputerów. Także wszyscy wtedy mamy kontrolę nad tym, ile czasu jeszcze uczniowie mają. Okej. I kolejne, jedno z moich ulubionych, ponieważ ja bardzo często pracuję w parach i grupach, jestem bardzo mocną zwolenniczką współpracy uczniów, bardzo mocno wierzę w to, że nasi uczniowie potrafią naprawdę uczyć się od siebie, że my tak naprawdę jesteśmy po to, żeby przygotować zajęcia, a potem to już oni mają pracować, a my mamy tylko tej pracy się przyglądać i ją monitorować. Dlatego bardzo często korzystam ze scoreboard, czyli w momencie, kiedy uczniowie pracują w grupach, zdobywają punkty, jest troszeczkę rywalizacji, to też na tablicy właśnie interaktywnej mogę zaznaczać, ile punktów moi uczniowie zdobyli. No słuchajcie, bardzo dużo slajdów poświęconych funkcjom, także jedziemy dalej. Kolejna część egzaminu ósmoklasisty to wypowiedź pisemna. I jeżeli chodzi o moich uczniów, to wypowiedź pisemna i ćwiczenia ze słuchu to są te dwie rzeczy, których uczniowie boją się najbardziej. Dlatego uważam, że właśnie do tych dwóch części powinniśmy ich bardzo solidnie przygotować. I teraz jeżeli chodzi o wypowiedź pisemną, tą rzeczą moim zdaniem najistotniejszą i najważniejszą jest poinformować naszych uczniów już na samym początku kursu, już sobie trochę o tym powiedzieliśmy, że w trakcie egzaminu do napisania może się trafić bardzo dużo różnych form, a mianowicie mogą to być SMS-y, mogą to być maile, może to być list, może to być wpis na forum, wpis na blogu, może to być też artykuł, menu, recenzja. Oni o tym czasami naprawdę nie wiedzą. Dlatego, żeby nic ich na tym egzaminie nie zaskoczyło, warto zarówno powiedzieć im o tym, że takie formy pisania mogą się trafić, jak i wytłumaczyć im, co te formy oznaczają, ponieważ pamiętajmy, że wśród naszych ósmoklasistów są te dzieci rok młodsze, które poszły do szkoły rok wcześniej i to są dzieci, które naprawdę, szczególnie chłopcy, mówię tutaj na własnym doświadczeniu swojego syna, naprawdę nie wiedzą, co to jest wpis na forum czy blog. Także warto im o tym powiedzieć. To, co też bardzo, bardzo się przydaje, no to właśnie nauczenie naszych uczniów, tych wszystkich zwrotów przydatnych, które mogą być. Część z nich się nauczy na pamięć tych zwrotów, część ich przetrenuje na zajęciach, ale to są te rzeczy, które bardzo ich potem wspomogą w trakcie egzaminu, ale też wykorzystają je w życiu, bo pewnie nie jeden raz będą potrzebowali takich właśnie umiejętności. Okej, no i teraz jak przełożyć, ja tak trochę szybciej zaczęłam mówić, bo to widzę, że czas mi tak leci szybko bardzo, jak jest za szybko, to no nie, postaram się wolniej. To teraz jak przełożyć tą pisemną rzeczywistość egzaminacyjną na umiejętności życiowe? No i teraz mając właśnie pełną świadomość, jak bardzo szybko płynie czas, jak bardzo jesteśmy zabiegani i jak bardzo trudno jest nam się skupić na tym, co tu i teraz. Jestem też zwolenniczką wprowadzania wśród młodych ludzi już od samego początku takiej umiejętności uważności, umiejętności słuchania, umiejętności zatrzymania się i bycia
tu i teraz. I dlatego ćwiczenie, które Wam tutaj prezentuję, nazwałam My Mindful Journal. I jestem przekonana, że jeżeli zaproponujecie to ćwiczenie swoim uczniom, to będziecie mile zaskoczeni, jak wielu z nich będzie chciało w tym projekcie wziąć udział. Bo jest to zdecydowanie projekt dla uczniów chętnych, absolutnie pod żadnym przymusem. Natomiast jest to taki dziennik, który pozwoli też im na taką chwilkę zastanowienia się, na właśnie wprowadzenie pojęcia mindfulness. Jest to zdecydowanie praca samodzielna i też różnego rodzaju materiał możemy tu powtórzyć, bo ja akurat pokazałam takie opisanie dnia, natomiast jeżeli w danym rozdziale, nad którym pracujemy, pojawia się na przykład jedzenie i na przykład uczymy się, jak gotować, jak przygotowywać różne potrawy, możemy naszych uczniów poprosić w kolejnym miesiącu czy w kolejnych 2 tygodniach o poświęceniu strony w naszym journalu właśnie na to, tak? Czyli tutaj ważne jest, żeby dostosować to, o co prosicie, żeby napisali, do tematu, w którym pracujecie. Co jest istotne, jeżeli rozpoczniecie taki projekt, to bardzo ważne jest, żeby pamiętać, żeby to sprawdzać. Czyli umówcie się z waszymi uczniami, że raz w miesiącu czy raz na 2 tygodnie zbierzecie to od nich i im to sprawdzicie i na ten temat porozmawiacie. Tak jak powiedziałam, to jest tylko dla chętnych, ale możecie być mile zaskoczeni. I jeżeli zaczniecie to robić, to ja będę bardzo wdzięczna za wszelkiego rodzaju informacje w mediach społecznościowych, jak wam to poszło. Ja też chętnie się podzielę, ponieważ ja na pewno to ze swoimi przyszłymi ósmoklasistami zrobię. Dobrze, patrzę sobie tutaj, czy wszystko wam powiedziałam, co chciałabym wam powiedzieć, ale chyba tak. Teraz wykonywanie zadań pisemnych, kiedy jesteśmy na online. Jest to chyba jeszcze przyjemniejsze dla uczniów, ponieważ mogą to wykonywać na ekranie własnych komputerów, znowu mają dostęp do przydatnych zwrotów, mają wszystkie informacje dokładnie takie, jakie mają w podręczniku papierowym, czyli jest to pełne odzwierciedlenie. Dodatkowo bardzo fajna funkcja to możliwość nagrania i odsłuchania tego, co napisali. Czasami jak napiszemy, to pewne rzeczy nie widzimy, potem słuchamy i okazuje się, że coś tam jest źle. Natomiast jeżeli chodzi o nas, lektorów, w momencie, kiedy uczeń nam taką pracę wyśle, my możemy tą pracę sprawdzić, ocenić i odesłać ją razem z komentarzami. Także też bardzo, bardzo fajna funkcja. Kolejna, trzecia już część egzaminu ósmoklasisty to znajomość środków językowych, czyli ta gramatyka. Więc moje ponad 20-letnie doświadczenie, ale oczywiście potwierdzone licznymi badaniami, pokazuje, że najlepiej zapamiętujemy struktury i konstrukcje gramatyczne w zdaniach, które są prawdziwe o nas, o naszym otoczeniu, o naszych bliskich, które w jakikolwiek sposób, ale łączą się z naszymi emocjami. I teraz, jeśli potrafimy zapisać konkretną strukturę i następnie powiązać ją z jakimś obrazem, no to ta szansa na jej odtworzenie w momencie, kiedy tego potrzebujemy, czyli to odpamiętanie, o którym już sobie mówiliśmy, znacznie wzrasta. I dlatego ja zachęcam do robienia z naszymi uczniami projektów, do zachęcania naszych uczniów do przygotowywania prezentacji. Oni to mogą robić w parach, oni to mogą robić w grupach, możemy to też robić na zajęciach. Natomiast dużo szybciej zapamiętają konstrukcję there is, there are, kiedy opiszą swój pokój, czy opiszą swój wymarzony pokój. Dużo szybciej zapamiętają użycie czasu past simple, czy czasu present simple, czy present continuous, jakiegokolwiek, jeżeli będą opisywali swojego ulubionego piłkarza na przykład, tak? I coś, co przede wszystkim ich interesuje, coś, co znowu tutaj zerknę w notatki, czyli to, co powiedziała Ania Kolbuszewska, ćwiczenia, które dają space for interest and for passion. I tego rodzaju ćwiczeniami są właśnie te ćwiczenia, które są takie spersonalizowane.
Co istotne, warto zwrócić uwagę, że forma tych prac może być dowolna. Niektórzy uczniowie być może będą mieli ochotę zrobić prezentację, bo już potrafią. Niektórzy będą mieli ochotę przygotować plakat, rysunek. Jak najbardziej super. Natomiast zwróćmy uwagę naszych uczniów, aby skupiali się na treści, a nie na formie, w jakiej to robią, tak? Czyli żeby tutaj włożyli większość pracy, bo to nie lekcja plastyki, nie lekcja techniki, ale przede wszystkim ważna jest ta treść. I znowu, żeby ułatwić naszym uczniom stworzenie takich prac, podajmy im konkretne struktury, podajmy im początki zdań, podajmy im słownictwo, którego muszą użyć, zwroty, na których mogą się wzorować, tak? Być może jakieś wartościowe teksty czy prezentacje już Państwo mają i już można im pokazać, żeby oni wiedzieli, na bazie czego to budować. Dużo łatwiej będzie się uczniom zebrać do zrobienia czegoś takiego w momencie, kiedy będą wiedzieli, że mogą się na czymś oprzeć. Okej. Czwarta część egzaminu, rozumienie ze słuchu, to tak jak też już powiedziałam wcześniej, jedna z najtrudniejszych dla uczniów, czyli pisanie i słuchanie to są te dwie części, których uczniowie po prostu się boją. I znowu dlatego uważam, że warto uposażyć naszych uczniów w takie techniki, w takie metody pracy, żeby oni nie bali się tego słuchania, tak? Żeby sobie z tym słuchaniem poradzili. No i na co ja zwracam największą uwagę. No przede wszystkim na to, to już też sobie powiedzieliśmy, ale powtórzę, żeby uczniowie bardzo dokładnie czytali polecenia na egzaminu. Te polecenia są długie, te polecenia są zawiłe, ale w tych poleceniach będzie informacja, czy tekst należy wypełnić w języku polskim, czy tekst należy wypełnić w języku angielskim. Jeżeli tego nie doczytają, no to nawet jak będą chcieli dobrze, to może niestety tak nie wyjść. Także to jest podstawowa rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Następnie to, co ja jeszcze robię, jeżeli chodzi o ćwiczenia ze słuchu, to zanim zaczniemy słuchać, to proszę moich uczniów, a w zasadzie wyciągam od nich informacje, które już w tych ich głowach są. Czyli na przykład, jeżeli jest tekst, który dotyczy właśnie rozmów a propos charakteru czy emocji, wspólnie robimy sobie taką burzę mózgów, jakie słowa uczniowie już znają, które są z tym związane, jakie emocje potrafią nazwać i piszemy sobie to na tablicy. Można również powiesić na tablicy zdjęcia, które pokazują różne emocje, poprosić o pracę w parach i poprosić naszych uczniów, aby tworzyli zdania I think, she feels, he feels, tak? Można ich poprosić potem o zanotowanie tego wszystkiego, czyli to jest takie jakby wprowadzenie całego słownictwa i tego obszaru słownictwa do tego, żeby uczniom łatwiej było słuchać. I dopiero po takim wprowadzeniu, jak zrobicie takie ćwiczenie, no to ćwiczenie pójdzie zdecydowanie lepiej. To, co ja jeszcze rekomenduję, szczególnie na samym początku, to takie ćwiczenie, kiedy nie otwieramy książek i proszę moich uczniów o to, żeby posłuchali tekst nawet kilkakrotnie i spróbowali wypisać wszystko, co usłyszą. Wszystko. I wtedy też to ćwiczenie pokazuje Wam, lektorom, jak wiele oni faktycznie słyszą. Tam będziecie różne rzeczy słyszeć, bo oni różne rzeczy słyszą, ale warto zwrócić uwagę i pochwalić ich za to, ile wychwycili. W kolejnych etapach możemy ich poprosić na przykład o to, aby wypisali wszystkie przymiotniki, które usłyszeli, aby wypisali wszystkie emocje, które usłyszeli. Także tutaj już Państwo muszą dostosować jakby prośbę o to, co oni mają usłyszeć, natomiast pokazać im w ten sposób, jak dużo słyszą. Okay? I teraz wprowadzając już im naszych uczniów w takie no już egzaminacyjne słuchanie, to co ja robię, to proszę moich uczniów, żeby słuchali w taki sposób, jaki rekomenduje Jeremy Harmer. A mianowicie on porównuje to pierwsze słuchanie do takiego lotu nad lasem, tak? Lotu nad lasem połączonego z jego obserwacją, czyli przyglądaniem się z góry. I w ten sposób zachęcam swoich uczniów do podjęcia próby zrozumienia głównej myśli tego słuchania. Okay? Czyli lecimy nad lasem, przyglądamy się drzewkom i słuchamy. I nic więcej. Natomiast dopiero przy drugim słuchaniu lądujemy, wchodzimy między drzewa
i przyglądamy im się z bliska, co w przełożeniu na ćwiczenie oznacza, wyszukujemy informacje szczegółowe. I proszę mi wierzyć, to się naprawdę sprawdza. Oni się uczą wtedy, bo wiedzą, że na egzaminie mogą wysłuchać tekst tylko dwukrotnie, uczą się, żeby zrozumieć, o czym jest ten tekst i dopiero potem wejść między drzewa. I dopiero potem wyszukać tych informacji szczegółowych. Ok? Mam nadzieję, że jesteście ze mną w tym. Zachęcając oczywiście naszych kursantów do takiej dodatkowej praktyki, jeżeli potrzebują więcej czasu na posłuchanie, zachęcamy ich do tego, żeby skorzystali z ActiveBooka, gdzie znowu mogą sobie posłuchać, jeszcze raz uzupełnić i wszystko sprawdzić. Natomiast dodatkowo, tutaj ja chyba troszkę ominę, bo ja się boję, że ja się nie wyrobię. Dobrze, to przejdziemy sobie tutaj, dobrze? A mianowicie, jeżeli chodzi o trenowanie rozumienia ze słuchu, czyli trenowanie tej płynności językowej poza klasą, jak zachęcić naszych uczniów do tego? No więc mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że najlepiej przyswajamy taką wiedzę, w której w trakcie przyswajania czerpiemy przyjemność z tego, co robimy, tak? Czyli uczymy się wtedy tak bezwiednie, nieświadomie. No ta wiedza, która w ten sposób zostaje, która w ten sposób trafia do naszej pamięci poprzez te częste powtórki, takie regularne, no to zostaje tam na zawsze, tak? Jak się uczymy czegoś w takim flow. No i dlatego też możemy nakierować naszych uczniów na usprawnianie tej płynności językowej poza klasą, wtedy, kiedy ich umysły są wypoczęte, zrelaksowane, wtedy, kiedy nie ma tej otoczki szkolnej. I co możemy, do czego możemy naszych uczniów zachęcić? Otóż możemy ich zachęcić do słuchania muzyki, możemy ich zachęcić do grania w gry, drodzy Państwo. To granie w gry wbrew pozorom naprawdę im pomaga. Tutaj warto ich poprosić o to, żeby oni czasami przyszli z różnego rodzaju hasłami, jeżeli ich nie do końca rozumieją. Czasami różne hasła w grach też są rozumiane przez uczniów inaczej, niż w rzeczywistości te słowa oznaczają, więc o tym też warto z nimi pogadać. Ja również zachęcam moich uczniów do oglądania filmów i serialów po angielsku. Czasami po polsku, czasami po angielsku, po to, żeby obejrzeli coś, co już znają, na przykład będą wtedy lepiej rozumieć. Pytają mnie, czy mogą oglądać z tymi subtitles. Rekomenduję, żeby nie, ale oczywiście na początku to też jest bardzo wartościowe. Ja sama w ten sposób trenuję swój angielski. Zachęcać oczywiście do tego, żeby właśnie wchodzili na Pearson English Portal, gdzie sami sobie mogą trenować, sprawdzać, słuchać wszelkiego rodzaju ćwiczenia egzaminacyjne. I bardzo fajna rzecz, którą robię od jakiegoś czasu, to zachęcam moich uczniów do zmiany menu w telefonie na język angielski. Nie wiem, czy wszystkie telefony, ale część telefonów ma taką funkcję, że można zmienić na angielski tylko niektóre aplikacje. Ja na przykład u siebie w telefonie mam wszystko po angielsku, oprócz jednej aplikacji, aplikacji Garmin, która służy mi do sportu i tam są takie dane, które potrzebuję po polsku. Natomiast wszystkie inne aplikacje mam w języku angielskim i to też jest bardzo fajnie się sprawdza. To jest ten żywy język, to jest to authentic learning, o którym również mówiła Ania Kolbuszewska. Ta jej sesja zrobiła na mnie duże wrażenie i dlatego tak dzisiaj dużo do niej nawiązuję. No dobrze, co jeżeli chodzi o teksty pisane, tak? Czyli rozumienie tekstów pisanych. Znowu możemy w bardzo fajny sposób zachęcić naszych uczniów do pracy z takim tekstem i wprowadzić ich do tego tekstu, zanim jeszcze otworzą książki. Uczniowie nie lubią długich tekstów, często tam się pojawia sporo nowego słownictwa, to jest dla nich niezrozumiałe, a już najgorsze, co może być, jak poprosimy naszych uczniów, że przeczytajcie tekst, odpowiedzcie na pytania. No nie, to nie sprawia po prostu przyjemności. I teraz co możemy zrobić, żeby troszeczkę ich otworzyć na to ćwiczenie i to ćwiczenie im ułatwić? Na przykład możemy zapisać różnego rodzaju słowa, które pojawią się w tekście. Możemy to oczywiście zastąpić też obrazkami i poprosić naszych uczniów o to, aby powiedzieli nam, jak myślą, o czym będzie ten tekst.
co się w tym tekście może pojawić, co oni o tych rzeczach wiedzą, tak? W ten sposób znowu aktywizujemy naszych uczniów. Jeżeli tekst jest o jedzeniu, możemy zapytać naszych uczniów, czy lubią gotować, jakie lubią potrawy, jakie najdziwniejsze rzeczy jedli. Także pełna personalizacja takiego ćwiczenia. I teraz, jeżeli tekst jest wyjątkowo długi, warto go troszeczkę skrócić. Jak to zrobić? Otóż możemy poprosić uczniów o przeczytanie fragmentu tekstu, czyli dzielimy sobie tekst na fragmenty, wybieramy sobie grupy czy pary i prosimy, aby przeczytali tylko fragment tekstu. Ten fragment streścili, ewentualnie odpowiedzieli na pytania i wybrali trudne słownictwo. Proszę Państwa, dużo bardziej i dużo uważniej nasi uczniowie będą słuchać swoich kolegów i koleżanek, mówiących im, jakie trudne słówka czy wyrażenia znaleźli w tekście, niż nas. Prawda? Także zbudujmy kontekst tematyczny, podzielmy tekst na mniejsze części i automatycznie ćwiczenie związane z czytaniem długiego tekstu będzie dużo, dużo przyjemniejsze, tak? Pamiętajmy, żeby wyciągać z tych tekstów po prostu to, co służy tym celom nadrzędnym, czyli to, co nam się tak naprawdę przyda, a nie wszystko, bo nie wszystko jest potrzebne. I tutaj chciałabym dać Państwu przykład właśnie świetnego tekstu wziętego spoza podręcznika, a mianowicie z książki Essential Teacher Knowledge, którą przy okazji uwielbiam, polecam. Jest to pełna wartościowej, nauczycielskiej wiedzy książka, także zachęcam, jeżeli jeszcze jej nie macie, żeby sobie tę książkę sprawić i na pewno mocno Wam pomoże, wesprze i da dużo fajnych pomysłów. W każdym razie wracając do tego tekstu, który chcę Wam tutaj pokazać, to jest właśnie tekst z tej książki i ja jestem przekonana, że ja ten tekst wykorzystam, ponieważ mam grupę ósmoklasistów w tym roku chłopców, mocno właśnie zaangażowanych w piłkę nożną, a ten tekst jest o bardzo znanym piłkarzu Fernando Torres, który opowiada o tym, w jaki sposób on się nauczył języka angielskiego. Czyli nie tylko jest piłkarzem, inspiracją dla naszych uczniów, a dodatkowo jeszcze jest to autentyczna historia, co on robił, żeby się tego języka nauczyć. Więc motywacja dla ósmoklasistów nieprawdopodobna. Więc zachęcam i zapraszam. Okej, słuchajcie, no musiałam trochę przyspieszyć, ale no tyle rzeczy bym Wam jeszcze chciała powiedzieć. Mam nadzieję, że mimo wszystko udało mi się powiedzieć dużo i mam też nadzieję, że właśnie te techniki, te strategie, które sobie dzisiaj omówiliśmy, sprzyjają takiemu holistycznemu rozwojowi naszych uczniów i rozwojowi nas. Pamiętajmy o tej bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, ułatwiającej takie nieskrępowane wypowiedzi naszych uczniów. Opowiedzmy naszym uczniom o formie egzaminu, zapytajmy naszych uczniów, jak lubią się uczyć, co sprawia im trudność, w jaki sposób chcieliby na zajęciach pracować. Korzystajmy, moi drodzy, z tych podręczników i zasobów cyfrowych, ograniczmy kserowanie, bo naprawdę nie ma sensu. No i cóż, doceniajmy, chwalmy, wspierajmy i angażujmy tych młodych ludzi. Ograniczmy nasz teacher talk, kochani, zaufajcie Waszym kursantom i pozwólcie im się uczyć od siebie nawzajem. Słuchajcie, ja mam dreszcze, jak tutaj teraz to mówię, ale ja mam już swój podręcznik, mam już swoje repetytorium, jestem bardzo podekscytowana, że już właściwie za chwilę mogę zacząć pracę z nim. Jest naprawdę bardzo przejrzysty, czytelny i bardzo merytorycznie przygotowany. Także po prostu can't wait na moje pierwsze zajęcia. No i cóż, bardzo mocno trzymam za Was kciuki. Życzę wspaniałego kolejnego roku szkolnego. Sięgajcie gwiazd, czyli tych spektakularnych efektów i tego Wam z całego serca życzę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce.